Hrabio Aleksandrze Wasiliewiczu, znany wam z pewnością buntownik Kościuszko, podburzywszy Polskę w swoich kontaktach z potworami rządzącymi Francją, zamierza wszędzie rozsiewać bunt na złość Rosji, pisała caryca Katarzyna zaniepokojona wybuchem insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku do Aleksandra Suworowa. Suworow 4 listopada przypuścił szturm na Warszawę, dokonując rzezi ludności Pragi. Meldował Katarzynie II: ura, Warszawa jest nasza. Caryca odpowiedziała, awansując go: ura, feldmarszałku. Polacy nie mają powodu, aby lubić carycę Katarzynę, bo stała się sprawczynią upadku państwa. Za dwa dni obchodzić będziemy 180. rocznicę powstania listopadowego, które było wyrazem buntu przeciwko sytuacji, do której doprowadziła caryca Katarzyna. Ale przez potomnych nazywana była wielką. Profesor Władysław Serczyk w biografii Katarzyny II pisze: podnoszono jej chorobliwą nienawiść do rewolucji francuskiej, wykpiwano jej ciągoty literackie, sława prawdziwych i rzekomych wyczynów miłosnych przekształciła się w legendę budzącą grozę i wstręt. Kim była naprawdę? Urodzona w Szczecinie Zofia Anhalt-Zerbst, z woli losu Katarzyna II Aleksiejewna, imperatorowa wszech Rosji. Demonem zła, natchnieniem filozofów, czy też władczynią, która przekształciła Rosję w wielkie mocarstwo. Witam gościa w studiu, profesor Piotr Ugniewski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zofia Augusta Fryderyka przyszła na świat 21 kwietnia, znak baran, roku 1729 w Szczecinie przy ulicy Farnej. Kim byli jej rodzice? No, ona była pruską arystokratką. Ale wysoka arystokracja, czy nie bardzo? No nie, jej ojciec był dowódcą regimentu pruskiego i w momencie, gdy Zofia się urodziła, akurat w tym mieście stacjonował. No, czyli to czyli były miejsce urodzenia przypadkowe. Przypadkowe, jedno z miejsc jego stacjonowania w karierze wojskowej, czyli bym ich zakwalifikował do górnej strefy stanów średnich, społecznych stanów średnich. Niektórzy podważają ojcostwo Krystiana Augusta. No tak, ale nie, nic pewnego o tym nie wiemy. Nie wiemy i chyba dla samej Katarzyny to nie miało jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie mamy śladów, żeby to była jakaś kwestia nurtująca ją podczas żywota dość długiego. A jak to się stało, że Zofia znalazła się w kręgu zainteresowań carowej rosyjskiej Elżbiety? Jak to się stało, że wyszła za mąż za Piotra Ulryka, księcia holsztyńskiego, wnuka cara Rosji Piotra I Wielkiego? Kto zaaranżował i dlaczego ten mariaż? No, to było... Takiej w końcu niezbyt wysoko urodzonej panienki. No tutaj najistotniejsza była kwestia braku dziedzica tronu, dziedzica po Elżbiecie Piotrownej, która właściwie była, na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że była ostatnim Romanowem na tronie carów syna moskiewskich. Iwana. No, owszem, tak, ale on nie był brany pod uwagę, natomiast... A dlaczego? No dlatego, że no był... Był to człowiek niezrównoważony, był to człowiek, no, którego Elżbieta po prostu nie chciała mieć jako swojego dziedzica w tej roli i szukała powiązań w Rzeszy Niemieckiej. I tutaj Holsztyn był też ważnym przyczółkiem interesów rosyjskich w Niemczech i z tego względu ten dość odległy krewny w książę holsztyńskiej Piotr Ulryk był no, najbardziej odpowiednim dziedzicem tronu Elżbiety. Tak się zastanawiałam właśnie, dlaczego tak daleko poszukiwano i takie kombinacje z następcą tronu, że siostrzeniec, a nie syn rodzony. Przecież na tym dworze carskim to nie było w gruncie rzeczy
czasami było, czasami nie było istotne, jaki poziom intelektualny czy duchowy reprezentował władca, prawda? I tak rządziła jakaś kamarylla i tak rządzili. To nawet nie chodziło, to oczywiście wpływ kamarylli dworskich jest w tej epoce na wielu dworach europejskich znaczący, ale jeśli chodzi o Rosję, to trzeba pamiętać, że przede wszystkim nie było jasnego sposobu przekazywania tronu, systemu sukcesji, choćby takiego, jaki występował we Francji, gdzie dziedziczenie tronu opierało się na prawie salickim i to były żelazne, zupełnie jasne, tak, oczywiste prawnie. Zasady i od których nie było odstępstwa. Właściwie królowie musieli się ich trzymać w sposób bezwarunkowy. I one były niezmienne. Natomiast w Rosji o przekazaniu tronu decydowała wola, arbitralna wola aktualnego monarchy przekazującego swoje dziedzictwo. Bardzo zabawny mail do nas dotarł. Pani Justyna napisała: kanclerz Niemiec Angela Merkel ma na swoim biurku oprawiony w ramkę portret Katarzyny II. Zapytana o to przez dziennikarza wyjaśniła, że Katarzyna była kobietą, Niemką, która sprawowała władzę i sprawiała jej to przyjemność. Podobnie jak jej samej. Pani Merkel traktuje carycę jako swego rodzaju wzór. No, dla polityka Katarzyna może być wzorem, bo osiągnęła jednak wielką skuteczność. No, a podobno polityka to jest sztuka realizowania rzeczy, które są możliwe do zrealizowania. Tutaj Katarzyna na pewno może być właśnie pewnym wzorem. To tutaj szczególnie rozumiem, dla kobiet że sprawujących tak. władzę. Tak, tak, oczywiście. Rozumiem, że pani kanclerz jakby abstrahuje od względów etycznych i właśnie chyba ta skuteczność ją tak urzeka. Aha. Katarzyna była niezbyt piękna. Zresztą na tych portretach nie, jakoś nie jaśnieje urodą nadzwyczajną, ale podobno była świetnie wykształcona. No, co do urody, to trzeba pamiętać, że bardzo się zmieniały kanony urody i różne dawne piękności, gdy dzisiaj oglądamy je na portretach, nie wzbudzają żadnych namiętności i odwrotnie. Prawda. Więc Katarzyna jakby potwierdziła swoją atrakcyjność w wielu związkach, więc myślę, że mogła się podobać. A czy ktoś wyobraża pan sobie sytuację, żeby ktoś mógł odmówić carycy? Czy nawet wcześniej jeszcze księżnie? No oczywiście, że miała poniekąd ułatwione zadanie. O tych legendach związanych z łożem za chwilę. Natomiast jeszcze wróćmy na chwilę do tego wykształcenia. Jak musiała być wykształcona taka panienka, żeby... Przecież nikt chyba nie brał pod uwagę, że ona zasiądzie tak wysoko i że musi się znać na polityce, na gospodarce, musi mieć obycie kulturalne, musi się znać na kulturze przede wszystkim. No, ona znalazła się w sytuacji, pojechała do Rosji jako 15-letnia panienka przez Berlin, żeby razem z matką przez Berlin, żeby jeszcze instrukcje odpowiednie uzyskać, jak ma dbać o interesy Prus, prawda? Tak. Co było, no to tak, normalne. Musiała się nauczyć etykiety odmiennej na dworze carów rosyjskich niż w krajach zachodniej Europy. Musiała się nauczyć języka rosyjskiego, prawda, żeby móc się kontaktować z dworem i swoimi poddanymi. No, zmienić wiarę z luterańskiej na prawosławną. No właśnie, też musiała się do tego przygotować. Kwestiami ściśle religijnymi to jest też jednak wejście w inny krąg kulturowy. No więc właśnie, na dodatek jeszcze ją tam w tej Rosji za lekcje baletu jej jeszcze przydzielono, a ona nie miała kompletnie słuchu i sama mówiła, że jest tak jak... Tak, nie, chyba muzycznie nie była uzdolniona, ale była uzdolniona w tylu innych dziedzinach, że właśnie. Można to... Więc tak. Panie profesorze, jak wykształcona była taka dziewczyna, przed którą była przyszłość właściwie nie wiadomo jaka, a ta przyszłość spadła właściwie na nią jak dar z nieba?
jak była przygotowana do pełnienia tej funkcji. No, początkowo w ogóle była nieprzygotowana, ale myślę, że tutaj powinniśmy uniknąć też pewnego nieporozumienia, bo ona została zaproszona do Petersburga, co było raczej też takim zaproszeniem, którego nie można było zignorować. I ona została zaproszona jako kandydatka na żonę dla następcy tronu właśnie wspomnianego wcześniej Piotra Ulryka Holsztyńskiego. I żeby być jego żoną, właściwie wielkich umysłowych kwalifikacji mieć nie musiała, poza czysto salonowymi umiejętnościami, które przecież mogła jeszcze sobie na dworze Elżbiety Piotrownej w Petersburgu wykształcić takie towarzyskie umiejętności. To, że ona rzeczywiście stała się osobą wykształconą w takim intelektualnym sensie, to już jest jej głównie praca, którą odbyła nad samą sobą w Petersburgu. Tak, praca, do której pchała ją ambicja. I zresztą też początkowo ta ambicja nie była ściśle przecież określona. Ona w wieku lat 15 czy 16, kiedy wychodziła za Piotra, no nic nie wskazuje na to, że już wtedy miała jasną wizję, że będzie imperatorową. Ona się jednak szykowała do roli może żony. Może jeszcze wtedy nie, panie profesorze, ale parę lat później, bo chyba w 56 roku, 756, nawiązała stosunki, czy też w jakiś sposób, jak to na dworze bywa, się zawarła znajomość z ambasadorem Wielkiej Brytanii, Charlesem Williamsem. Niektórzy zresztą mówią, że była angielską agentką i że Charles Williams wypłacił jej 10 tysięcy funtów za jakieś usługi, wiadomo, że związane z polityką, a czy działała na korzyść, czy na niekorzyść Rosji, to za chwilę poproszę, żeby pan to wyjaśnił. Natomiast jeszcze wracając do tego, że ona nie wiedziała. Otóż ona miała wtedy 20 parę lat, była niezwykle inteligentna i w jednym z listów przyznała się Williamsowi, że marzy o objęciu tronu. I w tymże liście z najdrobniejszymi szczegółami opisała, zamierza przeprowadzić zamach stanu wtedy, kiedy carowa Elżbieta umrze. Tu zgoda, ale to jest, proszę zauważyć, czyli świadectwo. Czyli to nie jest tak, że ona nie była kompletnie świadoma tego, że będzie... Nie, tu zgoda, tylko że nieporozumienie wynika z dat, jak to zwykle w historii, to znaczy to już mówimy o jej 12 roku pobytu w Petersburgu. I wtedy rzeczywiście są ślady takich jej myśli, projektów. Zresztą, o ile tutaj wiadomo, to chyba sprawa wynikała właśnie z pewnych potrzeptów Williamsa. I to on jej w jakimś sensie zasiał w jej głowie taką myśl, że istnieje taka możliwość, że powinna do tego dążyć. Ale po pierwsze to było bardzo brać pod uwagę. Tak, właśnie taka ostrożniejsza formuła chyba jest lepsza, bo to były na razie bardzo takie mgliste projekty rozważania, niekonkretny plan polityczny. Więc no, można powiedzieć, że gdzieś tak, to jest rok 56 jest o tyle ważny, że to jest ten moment słynnego odwrócenia przymierzy w Europie, co dało impuls do rozpoczęcia wojny siedmioletniej. Więc to jest taki moment po prostu na wielu płaszczyznach jakiegoś przewartościowania, odwrócenia różnych spraw, stanowisk i sytuacji. I to był ten ogólny klimat poza własnymi ambicjami Katarzyny, na bazie którego Katarzyna rzeczywiście mogła zacząć myśleć o tym, czy nie odsunąć kiedyś tam w przyszłości swego męża i rządzić samemu. Na razie to w ogóle to musiały być mgliste plany, bo przecież żyła Elżbieta Piotrowna i jeszcze nie wiadomo było, że ma raka. No tak, i zresztą jeszcze sobie pożyła kolejnych tam cztery, no więcej. Do 61. No do końca, właściwie do świąt Bożego Narodzenia w 61 roku, no czyli to jest była jeszcze kwestia kilku lat. Pięciu.
Były oczywiście różne czynniki także osobiste, które mogły skłaniać Katarzynę do takich planów, na przykład zmęczenie, znudzenie, czy wręcz zdegustowanie swoim mężem, Piotrem. Tak jest. I teraz chciałabym... Aha, jeszcze najpierw proszę mi powiedzieć, czy ona była rzeczywiście szpiegiem, czy nie? Angielski. Nie, no, szpieg to nie jest właściwe w tym miejscu określenie. Ona raczej sprzyjała związkom dyplomatycznym, politycznym, orientacji na Anglię, Rosji. No, tutaj chodziło o to, żeby Rosja trzymała się właśnie Anglii. To się skończyło właśnie w związku z tym odwróceniem przymierzy. Zresztą dlatego misja Williamsa była w pewnym momencie spalona w Petersburgu, dlatego że Anglicy zawarli sojusz z Prusami i to był ten moment, od którego ruszyła taka reakcja łańcuchowa, w wyniku której wybuchła wojna siedmioletnia, więc po prostu Katarzyna była w tej grupie dworskiej, ten młody dwór sprzyjał Anglii i Williams dał jej te pieniądze, no jakby jako rodzaj zachęty do trzymania się tego kierunku, ale to nie było za szpiegostwo czy jakąś agenturalną działalność. Podobno Williams popełnił samobójstwo. No właśnie, bo jednak w konsekwencji tej wspomnianej przeze mnie konwencji westminsterskiej doszło do wojny Rosji z Prusami, a Prusy związały się konwencją z Anglią i właśnie to zniweczyło plany, misję dyplomatyczną ambasadora brytyjskiego w Petersburgu, Charlesa Hanbury'ego Williamsa. A poza wszystkim, no, chyba tutaj był też skomplikowany, bardzo nie do końca jasny. Tutaj by się przydał jakiś solidny psychoanalityk, bo tam była bardzo chyba skomplikowana sytuacja osobista, w sensie na płaszczyźnie uczuciowej bardzo zawiły układ pomiędzy Katarzyną, naszym Stanisławem Antonim Poniatowskim i jego tam szefem i protektorem, ale też przyjacielem, właśnie Williamsem. Więc, tak, bo Stanisław Poniatowski razem jako sekretarz Williamsa przyjechał do Rosji. Tak, więc to, że Williams popełnił samobójstwo, no, wynika ze splotu okoliczności politycznych, znaczy krachu całej misji polityczno-dyplomatycznej Williamsa i tych spraw osobistych. Carowa Elżbieta 16 marca 1745 roku wydała dekret, w którym dekret o przygotowaniu przez dworzan i inne osoby pierwszej rangi sukien i powozów na małżeństwo wielkiego księcia Piotra. Czyli bardzo jej na tym związku zależało. Bardzo poważnie ten związek, który został zawarty 21 sierpnia tegoż roku, bardzo poważnie traktowała, ale małżeństwo niestety nie było udane. Piotr nie interesował się w ogóle żoną. Co najwyżej chyba z głupoty opowiadał jej o jakichś swoich kochankach, które zdaje się, że w ogóle nie były kochankami rzeczywistymi, ponieważ po jakimś czasie ujawnił się nie tylko jego alkoholizm, ale także impotencja. Podobno, jak podają niektóre źródła, przez pierwszych 6 lat ich małżeństwa, nieudanego małżeństwa, Katarzyna pozostawała dziewicą. Tak podają niektórzy. Piotr interesował się przede wszystkim wojskiem, a nie żoną. W związku z tym 22-letnia Katarzyna zaczęła się interesować mężczyznami. Nie tylko końmi, bo jeździła konno, nie tylko literaturą, bo dużo czytała, no ale właśnie mężczyznami, których było bardzo wielu i wszystko wskazuje na to, że jej wielką miłością, największą, prawdziwą być może miłością był Sergiusz Sałtykow. Katarzyna dwukrotnie w tym okresie romansów, zanim się urodził Paweł, dwukrotnie poroniła, co zawsze na dworze było przyjmowane z wielkim rozczarowaniem, bo zdaje się, że nie było ważne, kto jest ojcem dziecka, byle to dziecko pojawiło się na świecie. Elżbieta traktowała Katarzynę jako matkę kolejnego cara, jednak bardzo chciała, żeby to urodził się chłopiec i
wszystko jedno, no po ojcu w cudzysłowie, żeby po ojcu Piotrze przejął tron. No i 19 września 1754, 9 lat po zawarciu małżeństwa, przyszedł na świat pierwszy syn Katarzyny, Paweł. Stało się wtedy coś takiego, co nie wiem, czy było normą na dworach ówczesnych monarchów, czy też był to rzeczywiście ewenement i był to w jakiś sposób szczególne sekowanie Katarzyny przez Elżbietę, ponieważ odebrano jej to dzieciątko natychmiast po porodzie. Nawet nie mogła być na chrzcie swojego syna, co podobno przeżyła bardzo. Zresztą później Elżbieta natychmiast po porodzie odebrała jej córeczkę, tę, którą podejrzewa się o to, iż była dzieckiem Stanisława Augusta. Jeszcze nie Augusta, Stanisława Poniatowskiego, czyli tę tak Annę Pawłownę. Dziewczynka zmarła po 2 latach, ale Paweł był wychowywany bez kontaktu z matką. Generalnie na dworach monarszych było tak, że matki królowe czy żony następców tronu, żony książąt krwi nie wychowywały w zasadzie, nie, czy Boże, wychowanie jest złym określeniem, nie opiekowały się własnymi ale dziećmi. Się z ale dziećmi. Jednak tak, i tutaj postępowanie Elżbiety było szczególnie skrajnie okrutne, jednak skrajnie izolowała Elżbieta Katarzynę od jej syna Pawła. Niemniej trzeba pamiętać, że właśnie model życia rodzinnego był zupełnie odmienny niż współczesny i osoby z rodów panujących w gruncie rzeczy poświęcały swym dzieciom niewiele czasu. Są pewne wyjątki, jak Delfin w Francji w czasach Ludwika XV, czyli mniej więcej w epoce, o której mówimy, ale to właśnie było powszechnie komentowane, że Delfin i Delfinowa tak się zajmują swoimi dziećmi, bo reguła była zupełnie inna, właśnie taka polegająca na przekazaniu opieki innym ludziom. Sergiusz Sałykow, prawdopodobny ojciec dziecka, został wysłany za granicę, skąd już nie powrócił. Czyli wszystko wskazywałoby na to, że to Paweł był jednak jego synem, a nie Piotra. Choć właśnie profesor Władysław Serczyk twierdzi, że to zachowanie Elżbiety w stosunku do Katarzyny próbuje ją usprawiedliwiać, Katarzynę próbuje usprawiedliwiać jej późniejsze poczynania i okrucieństwa właśnie tym, że tak została przez Elżbietę potraktowana i jej, że taka uraza jej została straszna po doznanych krzywdach od Elżbiety. To brzmi bardzo przekonywująco, tylko ja bym taką interpretację rozszerzył w ogóle na całe młode życie Katarzyny, na jej doświadczenia i wpływ tych doświadczeń na to, jakim była potem, jaką była władczynią. Bo to ją ukształtowało ja rozumiem, że my wszyscy nie mamy, zresztą pani zaczęła dzisiejsze spotkanie od takiego stwierdzenia, że my Polacy nie mamy powodu, żeby lubić Katarzynę z bardzo oczywistych powodów, ale jeżeli przez moment o tych polskich sprawach ważnych zapomnimy i skupimy się na życiorysie osobie i życiorysie młodej Katarzyny, to możemy sobie łatwo wyobrazić, że ona musiała przeżyć bardzo ciężki czas, bo jeżeli 15-latka przyjeżdża do obcego zupełnie kraju, o bardzo odmiennej kulturze, języku, religii, znajduje się w zupełnie innej roli, zostaje wkrótce po tym wieku lat 16 wydana za kogoś, z kim nie czuje się w żaden sposób związana, no to możemy sobie łatwo wyobrazić, że to są doświadczenia skrajnie trudne, traumatyczne dla takiej młodej dziewczyny. No, nie można wszystkiego i potem całego długiego żywota ani Katarzyny, ani kogo z nas tłumaczyć wyłącznie traumami z dzieciństwa, ale jednak myślę, że powinniśmy, oceniając Katarzynę, brać ten wątek psychologiczny pod uwagę,
No i to pozwala jednak widzieć ją w sposób taki głębszy i lepiej ją zrozumieć. Co do pani wcześniej jeszcze mówiła sporo o Piotrze, o mężu Katarzyny, wymieniając same jego zalety od alkoholizmu przez impotencję, ale tutaj trzeba wziąć ważną poprawkę pod uwagę. To znaczy nasza wiedza o Piotrze pochodzi w dużej mierze z pamiętników Katarzyny. Nie wyłącznie, bo oczywiście mamy jakąś korespondencję dyplomatyczną, korespondencję prywatną różnych osób, ale nie jest tych źródeł przesadnie wiele, tych świadectw o tym, jaki był Piotr Ulryk, nie ma specjalnie wiele. I nasza wiedza opiera się na pamiętnikach Katarzyny, która przecież, skoro go zabiła, to nie miała interesu. Tak, tak, ale tutaj, żeby nie urywać tej myśli w połowie, to jednak trzeba powiedzieć, że ona nie miała najmniejszego interesu w tym, żeby przedstawiać Piotra w korzystnym świetle, oczywiście. No bo wtedy jednak brzmiałoby to zupełnie absurdalnie, bo powstawałoby pytanie, dlaczego skądinąd zupełnie przyzwoitego człowieka pozbawiła najpierw tronu, a potem nawet życia. Mogłaby zawsze powiedzieć, to znaczy, że nie ja go pozbawiłam życia, skoro tak dobrze się o nim wyrażam. Odbierzemy telefony. Proszę założyć słuchawki. Przypominam państwu, że naszym gościem jest profesor Piotr Ugniewski. Halo? Halo? Witam panią. Dobry wieczór. Witam. Witam panią redaktor serdecznie i pana profesora. Dobry wieczór pani. Ja miałabym dwa pytania. Ale króciutkie. Tak, tak, tak. No, Katarzyna po dokonaniu przewrotu pałacowego za pomocą księcia Grigoria Potomkina, no i potem zamordowaniu męża, stała się absolutnym władcą i wielkim politykiem. I wiadomo, że Potomkin też był jej kochankiem. I ze względu na jej późne życie... Później, w tym czasie, kiedy był zamach stanu, to był Orłow. Ale przynajmniej imię się zgadza, bo również był to Grigori, tak jak pod Ale mnie interesuje, jej kochankowie, a miała ich sporo, mieli jaki wpływ na politykę, bo Potiomkin to na pewno potem miał. Dobrze. A jeszcze bym chciała się zapytać o jej kontakty z Wolterem. Dlaczego tak zabiegała o to i jaką korzyść odniosła? Serdecznie bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia panią także. Pozdrawiamy. Jeszcze jeden telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy analizując jej poczynienia, można powiedzieć, że była spośród czarowych Rosji największa i najlepsza z punktu widzenia narodu rosyjskiego? Dziękuję. To ciekawe pytanie. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, od czego zaczniemy? No może po kolei od tych kochanków. Właśnie nie kochanych, tylko kochanków. Chociaż podobno pod koniec życia i kochanki się zdarzały. Tak, a poza tym no to jest charakterystyczne może przejęzyczenie, bo jednak mamy przeważnie w Europie władców, panów, mężczyzn i część z nich rzeczywiście też miewała kochanki. Ale co do roli politycznej, to rolę polityczną niewątpliwie odegrał w zamachu w 62 roku, w zamachu stanu, który wyniósł do władzy Katarzynę Grigori Orłow. Także jego bracia byli w tej aferze czynni. Zresztą Grigori Orłow, przepraszam, który najdłużej chyba był kochankiem Katarzyny, bo prawie 10 lat. Tak. Czyli to był taki związek dość trwały. Tak, przy czym później Katarzyna właśnie z powodów nie osobistych, ale pewnie politycznych Orłowa jakby i Orłowów lekko od siebie odsunęła. Potem było wielu młodych ludzi, którzy chyba nie byli czynni politycznie, ale no, na pewno politykiem wielkiego formatu stał się w punkcie wyjścia kochanek Katarzyny, czyli Grigori Potiomkin.
No i chyba też można powiedzieć o roli politycznej ostatniego z tych wielkich faworytów kochanków Katarzyny, to znaczy Platona Zubowa. Wtedy Katarzyna no, była panią w wieku no, po 60 i no, mówi się, że to był jeden z jakby to, że ona człowieka bardzo miernego formatu właśnie Platona Zubowa dopuściła do decyzji politycznych, to miał być jak gdyby objaw starzenia się monarchini. Natomiast poza tymi tutaj wymienionymi różni inni, Wasilczykow, Łanskoj, no wcześniej Naryszkin, no tutaj myślę, że nie odgrywali oni wielkiej roli. Przegoniony prawdopodobny ojciec Pawła, czyli Sergiusz Sołykow. Tak, Sałtykow, tak. Owszem, no, ale myślę, że podkreśliłbym rolę polityczną trzech. Grigorija Orłowa, Grigorija Potiomkina i Platona Zubowa na sam koniec. A poza tym to raczej do Katarzyna przynajmniej do czasów Platona Zubowa, czyli powiedzmy do 60, niewątpliwie ona decydowała o najważniejszych sprawach i jej głos był decydujący, a nie jej przyjaciół, kochanków, czy jak ich tam nazwiemy. Żeby zakończyć ten aferalno-seksualny wątek, tak. Profesor Serczyk w biografii Katarzyny pisze o tym, że aby dostać się do jej łoża, trzeba było spełnić kilka warunków. Po pierwsze, kandydat musiał się jej spodobać. Po drugie, musiał przejść swoisty środowiskowy wywiad. Poddawano go licznym badaniom, czy przypadkiem nie jest zarażony jakąś chorobą. Katarzyna chuchała a to już i tak po się pewnym, zdarzyło mimo tak, tych ale właśnie po tym środków ostrożności. Z Korsakowem, tak, kiedy złapała brzydką chorobę, to już potem bardzo dbała o to, żeby panowie byli przebadani. A później, jak już przeszedł ten test, to był poddawany kolejnemu testowi przez jej dwórkę, czy się w ogóle nadaje przez którąś z dam, czy się nadaje i dopiero wtedy mógł przekroczyć drzwi alkowy carycy. I podobno właśnie Potiomkin bardzo szybko stracił pozycję kochanka, ale za to stał się swoistym naganiaczem, bo wybierał następnych kochanków carycy Katarzynie. Ale to taki dobrze, to kończmy ten wątek i zajmijmy się bardzo, proszę, carycą monarchinią, carycą władcą. Bo tam Rosji. Było pytanie, bo rozumiem, że jednak powinniśmy odpowiedzieć coś naszym słuchaczom, prawda? Tak. Bo było pytanie o związki z Wolterem. No myślałam, że powiemy o tym, jak zaczniemy opowiadać o jej strachu przed rewolucją francuską, ale to proszę bardzo. No, Wolter jednak umarł grubo przed rewolucją, więc możemy spokojnie, myślę, ale te był wątki... Jeszcze Diderot też był... No tak, Diderot był... Odbył nawet podróż na dwór Katarzyny, ale to, co tam zobaczył, niespecjalnie mu się jednak spodobało. Czyli legenda, obraz propagandowy, który Katarzyna zręcznie na Zachodzie ukształtowała. PR po prostu, tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. On nie wytrzymał do końca konfrontacji z rzeczywistością. No i nawet Diderot coś o tym ośmielił się wspomnieć Katarzynie, na co ona mu powiedziała mniej więcej tak, że Diderot pisze, przelewa swoje idee, pomysły, projekty na papier, tymczasem ona pisze na skórze swoich poddanych. Aha, no właśnie. Co do Woltera, to on właściwie do końca życia pozostał admiratorem Katarzyny i był z nią w ciągłym listownym kontakcie, chociaż też mówi się, że po pierwszym rozbiorze Polski, czy pod wpływem pierwszego rozbioru Polski, jego taki niezachwiany zachwyt w stosunku do imperatorowej się znacznie zmniejszył. No ale nazywał ją Semiramidą Północy. No to prawda i tutaj skłaniały go do tego tysiączne względy
względy także zupełnie przyziemne, bo dostawał pieniądze, dostawał pieniądze za konkretne propagandowe zlecenia. No, czyli był na usługach Katarzyny. Tak, no wiemy na przykład, że dostał 1000 dukatów za to, że opublikował rzekomą przysięgę konfederatów barskich złożoną przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, a w przysiędze rzekomej konfederaci zobowiązywali się, uczestnicy późniejszego zamachu na Stanisława Augusta zobowiązywali się, że króla w razie konieczności zgładzą. Prawdopodobnie jest to fałszywka. No, nie było chyba takiej roty przysięgi. Natomiast ją Wolter opublikował na Zachodzie. Prawdopodobnie ją dostał z Petersburga, a wiemy, że dostał za to zlecenie konkretną sumę 1000 dukatów. I myślę, że to nie było jedyne zlecenie. Wręcz przeciwnie, było takich zleceń. Również za wynagrodzenie, no takich zleceń wykonał on bardzo wiele. A nie powiedzieliśmy, czy Katarzyna była największą z carów. To właśnie do tego zmierzam. Do tego zmierzamy, ale zacznijmy od pieca, czyli od 25 grudnia 1761, kiedy umiera carca Elżbieta. To umożliwia mężowi Katarzyny Piotrowi I objęcie tronu. Piotr zaczyna realizację swojej polityki od podpisania traktatu pokojowego z Prusami. Prusami, które mu zawsze imponowały. Mundur pruski próbował wprowadzić do wojska rosyjskiego. Metody, musztre i wszystko, co się dało z armii pruskiej do armii rosyjskiej. Wydał decyzję o równouprawnieniu wszystkich religii. Czy na tym się potknął? Bo to się nie mogło podobać prawosławnej Rosji. No, tutaj chyba, jeśli chodzi o wątek cerkiewny, to istotniejsze było przejęcie przez państwo majątków cerkwi prawosławnej. No i tutaj rozumiemy, że cerkiew nie była zachwycona. No i niewątpliwie ten nagły zwrot w kierunku Prus, które Rosja i to skutecznie bardzo zwalczała na froncie wojny siedmioletniej. No było tuż od zwycięstwa. Tak, o krok. Byli prawie w Berlinie. Tymczasem przyszedł rozkaz Piotra III odwołujący te wojska. I to było zupełnie nieczytelnie, niezrozumiałe dla elit dworskich, dla generalicji rosyjskiej. No, być może jeśli tutaj znowu, jak mówię, zawierzymy świadectwom Katarzyny, że Piotr był aż tak bardzo niezrównoważony, zalkoholizowany i trudny w kontakcie, powiedzmy, to był jakiś splot przyczyn, dla których on był niepopularny w tych kręgach dworskich, a no, bez nich, bez ich poparcia Katarzyna nie mogłaby go dokonać przewrotu. Właśnie, bo to mnie zastanawiało, jak to było możliwe, że nagle wojsko jej złożyło przysięgę, prawda, na wierność, że ona ruszyła do Peterhofu na czele wojska, że Piotr uciekł, został wywleczony, uduszony po 8 dniach. W oficjalnym komunikacie podano, że zmarł na serce. Co zastała Katarzyna po śmierci Piotra? I jakie były jej pierwsze decyzje? No, paradoks polega na tym, że ta sprawa najpoważniejsza, czyli właśnie orientacji w rosyjskiej polityki zagranicznej w stosunku do Prus, ta linia zbliżenia w stosunku do Prus została przez Katarzynę podtrzymana i w rezultacie, no, trochę później, w roku 1764, Rosja podpisała sojusz z Prusami, zresztą ważny także z punktu widzenia spraw polskich, bo on zaowocował wyborem Stanisława Antoniego Poniatowskiego na króla Polski. Chociaż ona się wahała, czy Czartoryski, roku. Czy Poniatowski. No to dlaczego prawda, Poniatowski? Ale... Dlatego, że słabszy, że bardziej naiwny, że bardziej uległy?
No, niewątpliwie to był człowiek bez szerokiego poparcia. Jego jedyne umocowanie polityczne to byli jego wujowie czartoryscy, ale to oni mieli familię, oni mieli stronnictwo polityczne, a nie ten młody człowiek. Oczywiście. No, znała go też przecież z pobytów w Petersburgu przez trzy lata z przerwą się jednak widywali. Słuchacz napisał, że chciał popełnić samobójstwo. Poniatowski. No, to prawda, ale... Odstawiony. No, to tylko świadczy o sile tych uczuć, przynajmniej uczuć ze strony Stanisława Antoniego do Katarzyny. No, ale... Więc pewien paradoks polega na tym, że właśnie w tej kluczowej kwestii pruskiej to Katarzyna podtrzymała decyzję, kierunek nadany przez swojego, nazwijmy w cudzysłowie, męża wariata, przyjmując optykę Katarzyny. Co do innych spraw, no to choćby w tych sprawach cerkiewnych jednak zrobiła krok do tyłu, bo oddała te majątki zajęte przez... Cerkwi. Tak, cerkwi. Zajęte przez państwo za Piotra III. No i czyniła też wiele takich gestów właśnie, które byśmy zakwalifikowali jako marketingowe, czy mieszczące się w pojęciu PR-u, dlatego że no, okazywała manifestacyjnie swoje przywiązanie do religii prawosławnej. Mówiła po rosyjsku biegle, czego się już dawno nauczyła. Nie okazywała swoim rosyjskim, rdzennym rosyjskim poddanym wyższości i pogardy, co chyba manifestował. No, pogardę okazywała wyraźnie chłopom. Prawda? Zaczęła ich przesiedlać na Syberię. Każdy szlachcic, nazwijmy to szlachcic rosyjski, miał prawo wysłać swojego poddanego chłopa na Syberię. No ale tak, ale tylko, że właśnie tutaj nawet w tym obrazku widzimy cały ten mechanizm, dlatego że Katarzyna oparła się na szlachcie i jej przyznała nowe przywileje, ją się chętnie otaczała, ją wspierała, natomiast właśnie ten gest w stronę szlachty zakładał czyli mówi pan oddanie, o złotej karcie, tak zwanej tak, złotej oddanie karcie pełnej władzy 1785. nad chłopami szlachcie rosyjskiej i to ona te wszystkie okrutne rzeczy w stosunku do swoich poddanych wyprawiała. No tutaj Katarzyna myślę, że być może ona sobie nawet z tego zdawała sprawę, ale no z racji stanu jakby przymykała oko, uciszała swoje oświeceniowe sumienie, stawiała na szlachtę. Zresztą stosunek do jej władzy ze strony chłopów rosyjskich był zupełnie zresztą rzeczą nieważną i nie funkcjonującą w kalkulacji politycznej. Żeby ależ przejąć władzę, profesorze, trzeba było się opierać na szlachcie. Jakżeż nie kalkulują? Nie wkalkulowano, skoro po ustanowieniu Konstytucji 3 maja Katarzyna, jak zanotowało bardzo wielu w swoich dziennikach, pamiętnikach oraz listach, tupała wściekła nogami i krzyczała, jaka konstytucja, uciekną mi do Polski wszyscy chłopi. I to była prawda, dlatego że rzeczywiście wielu rosyjskich poddanych z guberni przygranicznych uciekało na Litwę czy do korony też. I to był pewien problem z punktu widzenia interesów rosyjskich. Ja mówiłem o tym, że nie było specjalnie ważne, nieważny był stosunek chłopów do niej w kontekście przewrotu, zamachu stanu w 1962 roku. Cenne było poparcie dworzan, gwardii, elitarnych jednostek wojskowych w Petersburgu, arystokracji dworskiej, a nie mas chłopów gdzieś tam rozrzuconych po wielkim imperium. Natomiast pani mówi o tym, że ona w ogóle musiała jakiś mieć stosunek do sprawy chłopskiej i no, ci chłopi oczywiście na jej panowanie mieli wpływ, choćby poprzez powstanie Pugaczowa. Właśnie. Więc to był znaczący element, ale nie związany z tym momentem przejęcia władzy. Stąd małe tutaj między nami nieporozumienie. Pugaczowa, który zresztą podawał się za cudownie ocalałego Piotra III. To zdaje się taki zwyczaj rosyjski, że ktoś się za kogoś
podaje. Oczywiście jeszcze była taka pani Tarakanowa, która twierdziła, że jest córką carowej Elżbiety. Mhm. To jest oczywiście, pamiętamy z XVII wieku Dymitra Samozwańca, no to jest właśnie specjalność domu panującego w Rosji, Samozwańcy. Jest nawet takie powiedzenie, nie wiem czy to, tu nie jestem na 100% tego pewien, ale to chyba Bismarck powiedział, że w Rosji mamy wtedy samodzierżawie, czyli absolutyzm ograniczony przez zamachy stanu i właśnie samozwańców, występowanie samozwańców. Za moment odbierzemy telefon. Jeszcze chciałam zakończyć, bo nurtuje mnie to pytanie, zakończyć tę sprawę powstania chłopskiego i Pugaczowa. Katarzyna, która była przeciwna karze śmierci, prawda? Nawet no bo była właśnie czytelniczką Woltera i oświeceniową damą. Tak, to w momencie, kiedy Pugaczow poniósł klęskę pod Czarnym Jarem i w Moskwie został osądzony na śmierć, to za przyzwoleniem Katarzyny został poćwiartowany. Czyli no, na oczach tłumu ta egzekucja się odbyła przecież. No, myślę, że było to poniekąd, no to brzmi strasznie, ale czyli to było jakoś wpisane w logikę żelazną rękę. Tak, samodzierżawie i w ogóle w logikę monarchii, nie tylko rosyjskie występowanie pretendentów, samozwańców zawsze dla każdej monarchii jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I tutaj no, poniekąd możemy ją na płaszczyźnie nieetycznej, ale politycznej całkowicie rozgrzeszyć. No, trzeba było Pugaczowa zlikwidować. Proszę założyć słuchawki, odbieramy telefon. Jeśli jeszcze słuchacz cierpliwie czeka, halo? Dobry wieczór, czekam. Witam pana, dziękuję. Miałem dwa pytania, tylko jedno. Może jedno, czy prawosławie przyjęła Katarzyna, ale chyba nie. Przyjęła, tak. Przecież to był warunek, żeby ona musiała przyjąć prawosławie przed ślubem. Czy zrezygnowała później z prawosławia? Nie. Pani profesorze, zrezygnowała z prawosławia? Nie. Nie było żadnej konwersji z powrotem na luteranizm? Tak. Nie. Jeszcze jedno pytanie. Tak, drugie pytanie? Chodzi mi o Woltera. Czy jest prawdą, że doradzał Katarzynie w sprawie Polski, jak ma postępować, czy że jest prawdą, że źle się wypowiadał o Polsce? Ile jest tej prawdy? Proszę to rozwinąć jakoś. Dobrze, dziękujemy bardzo, bo pan profesor mówił, że on właśnie po tych sprawach z Polską, po zaborach zmienił swój stosunek trochę do Katarzyny, a tutaj słuchacz nas mówi, że wręcz jej doradzał. Jak to? To prawda, on jej doradzał, ale to było tak, że właściwie to Katarzyna nałożyła w sprawach polskich okulary Wolterowi, to znaczy on patrzył na Polskę jej oczami i przyjmował argumentację taką, że Polska jest krajem ogarniętym przez nieuleczalną anarchię, że jest też państwem nietolerancyjnym wyznaniowo, bo prześladuje rzekomo dysydentów, a tymczasem to była kwestia równouprawnienia politycznego szlachty dysydenckiej, więc zupełnie inna niż kwestia tolerancji religijnej. No i on uwierzył jej argumentom. One się zresztą wpisywały, tak choćby ostatnia kwestia tolerancji, to się wpisywała w jej ulubiony Woltera temat, to znaczy jego walkę z Kościołem rzymskim w imię właśnie tolerancji, tępienia, jak on to ujmował, przesądów. I on przez długi czas wierzył, że Katarzyna działa dla dobra Polski. No ale później jednak w dobie pierwszego rozbioru nawet do niego dotarł cały cynizm polityki Katarzyny i mechanizm tego PR-u, który ona doskonale on napisał to potem taką sztukę Król Minos i tam
mamy, to jest taka, to jest taki utwór literacki z kluczem odnoszący się do bieżącej wówczas polityki i tam mamy ślady apologii naszego króla Stanisława Augusta i jednak pewien krytycyzm w stosunku do przemocy zewnętrznej, no, którą także Rosja przecież zastosowała w stosunku do Polski. Odbieramy telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, mówi Stanisław z Głogowa. Dwa krótkie pytania. Po prostu śmierć Katarzyny, czy to prawda, że tak zginęła w strasznym zamachu? I drugie, czy to prawda, że jej zamieniono płód dziecka? Po prostu córkę oddała jednej ze swoich poddanych. To znaczy już nie płód, tylko dziecko. Noworodka. Oddała noworodka, który został później, która została, wyszła za Branickiego. No i to te dwa pytania. Dobrze, dziękujemy bardzo. O śmierci Katarzyny za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Zamiana dzieci? Odbyła się jakaś zamiana dzieci? To jakaś jest legenda. Chyba jedna z wielu krążących na jej temat plotek i niesprawdzonych historii, znaczy, że o ile dobrze pana zrozumiałem, to rzeczywiście krążyła taka plotka, że Paweł był początkowo dziewczynką, a potem stał się chłopcem na zasadzie zamiany dzieci, ale tu żadnych dowodów na to nie mamy. Panie profesorze, chcę jeszcze wrócić do, zresztą też tutaj słuchacz pisze o to, na ile ona wzorowała się, zawsze podkreślała, że Piotr I Wielki jest dla niej wzorem władcy, prawda? Na ile ona się powiedziała? No tak napisała na słynnym posągu Piotra, który stanął nad Newą, Dłuta Falconeta, Piotrowi Wielkiemu Katarzyna. Ale bez Wielka. No. Więc chyba to świadczy o jej kulcie dla Piotra, ale także o poczuciu do jednak własnej wielkości. Czyli wracam do tych ważnych spraw, czyli ustaw. Były trzy wielkie ustawy i o jednej pan profesor powiedział, czyli o tej zwanej złotą kartą, przywilej dla szlachty, ale jeszcze była bardzo ważna ustawa o guberniach, która uporządkowała administrację w Rosji, prawda? W tym takim trudnym do opanowania wielkim, gigantycznym kraju oraz przywilej dla miast. Prawda, no ta, tutaj ta reforma administracji terenowej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, utworzenie guberni powiatów, no, została przeprowadzona pod wpływem właśnie wspomnianego wcześniej powstania Pugaczowa, bo okazało się, że w konfrontacji z powstańcami, kozakami, chłopami na Uralu początkowo nie tylko nie spisała się za dobrze armia, ale także źle spisała się lokalna administracja i to była jedna z przesłanek dla takiej gruntownej reformy. Pewnym tutaj ciekawym, może personalnym szczegółem jest to, że jednym z autorów tej reformy był Jakob Johann Sievers, który, czyli kurlandzki, inflandzki Niemiec w służbie, jak tylu innych, w służbie Katarzyny, który znacznie później, w roku 1793, był ambasadorem w Polsce i przeprowadzał na Sejmie Grodzińskim drugi rozbiór Polski. Słuchacz już właśnie, zaraz moment, muszę jeszcze raz otworzyć tego maila, jest. Słuchacz jeszcze pyta, jak to było z kolonizacją Syberii i czy to było nawiązanie do pomysłów Piotra I. I drugie pytanie, jakie były powody przesiedleń Niemców nadwołżańskich? No może zacznę od tej drugiej kwestii, to znaczy Niemców nadwołżańskich sprowadziła właśnie nadwołgę Katarzyna, no bo to były słabo zaludnione, słabo zagospodarowane obszary, no i tacy koloniści po prostu okazali się tam bardzo, bardzo przydatni i przetrwali aż do czasów Stalina. Również kolonizowano
Syberię, ale to nie jest tak, że to Katarzyna odkryła jak gdyby dla Rosji, czy zdobyła przecież Syberię, bo to już w XVII wieku Rosjanie tam się zaczęli rozprzestrzeniać. No, niemniej za jej czasów ten proces podporządkowywania Syberii został zakończony, doszli do Kamczatki, objęli w posiadanie Rosjanie także Alaskę, którą w następnym stuleciu sprzedali za 5 tak, ale no, w każdym razie to jest panowanie, podczas którego ten proces po prostu kolonizacji był kontynuowany. No, to się często ukazuje jako taką, jak gdyby rodzaj wewnętrznej kolonizacji. Anglicy czy Francuzi kolonizowali obszary zamorskie, a Katarzyna uprawiała taką kolonizację tylko no, za Uralem, w sąsiedztwie swoich europejskich posiadłości. Czyli tak, Katarzyna, kobieta na tronie carów Rosji, poradziła sobie z Turcją, poradziła sobie z Polską, poradziła sobie z Prusami i Austriakami, zawiązując takie sojusze, które zawsze wygrywała. Poradziła sobie ze swoimi poddanymi. W okresie jej rządów terytorium Rosji powiększyło się w sposób znaczny, a ludność z 20 milionów wzrosła do 35 milionów. Czyli można uznać, że była wielkim monarchą. No, niewątpliwie, tylko że przypomina mi się pytanie słuchacza, bo o ile ja dobrze pamiętam pańskie pytanie, to ono się... Czy była czy najlepszym władcą? Dla ludu rosyjskiego, tak to ten pan ujął. To tutaj bym się zawahał i to jest bardzo już rzecz... Budowała ochronki, dbała o podrzutki dzieci, które podrzucano pod drzwiami cerkwi czy na schodach domów. Dbała, znaczy zabroniła włóczęgostwa i żebractwa, ale też zadbała o to, żeby jakoś ci ludzie mieli środki do życia, żeby ktoś się nimi zajął. Ten sierociniec, który kazała wybudować jakiś gigantyczny, był największym w Moskwie sierocińcem czteropiętrowym, największym sierocińcem w całej Europie. Jeszcze nikt wtedy takich sierocińców nie budował. No tak, z drugiej strony była... tych chłopów wyrzucała na Syberię, zasiedlając w ten sposób te puste tereny. No, ja bym powiedział, że no jej panowanie generalnie jednak przyczyniło się do pewnego oświecenia, nawet złagodzenia obyczajów, pewnego postępu humanitaryzmu w stosunkach społecznych w Rosji. No ale czy temu pytania naszego słuchacza ludowi rosyjskiemu to jakoś dobrze zrobiło, że terytorium państwa się rozrosło, że stało się ono środkowoeuropejskim mocarstwem. No, to już nie umiem tego jasno sprecyzować. Caryca Katarzyna zmarła nie w wyniku zamachu, tylko w wyniku wylewu i pęknięcia woreczka żółciowego, co zastało ją w niezbyt komfortowej sytuacji, czyli w toalecie. Ta. Podobno przed śmiercią sporządziła dokument, w którym pozbawiała swojego syna Pawła prawa do tronu, ale on, przeszukując rzeczy matki w biurku, ten list znalazł i go spalił. Po śmierci carycy zrobił rzecz straszną. Kazał wywlec z grobu ciało swojego domniemanego ojca, znaczy nie domniemanego, tylko rzekomego ojca, czyli cara Piotra I, i jednego z morderców ojca, jednego z braci Orłowów, tego najmłodszego, posadził przy tym trupie wyciągniętym z grobu na 2 dni i 2 noce i tak się zemścił i na matce, i na zabójcach, mordercach ojca. No tak, no Paweł był chyba w dużej mierze taką osobowością psychopatyczną. No i tutaj niewątpliwie kwestia stosunku do matki zaważyła na tym jego charakterze. Bardzo dziękuję. Caryca Katarzyna, której nie darzymy sympatią, a Rosja jej sporo zawdzięcza, była bohaterką naszego spotkania, a naszym gościem był pan profesor Piotr Ugniewski. Bardzo dziękuję.